nie zastanawiałeś się nigdy nad reaktywacją Szymon Majewski Show w tym smutnym i brzydkim jak tył lodówki świecie? Ludziom przydałaby się każda garstka humoru, odskoczni od tej szarej, zbrukanej polityczną poprawnością rzeczywistości. Szymon Majewski Show był bardzo niepoprawny politycznie. Zastanawiam się, czy dziś by w ogóle... Słuchaj, nie wiem, wiesz, Michał, sam się przejść. Słuchaj, bo... Powiem ci tak, że to oczywiście cudowny dla mnie czas, ale też czas takich wielu ciśnień, wiesz, ja może nie wszystkim sprostałem, bo też trochę tak jest, że mało kto wie, że jakiś koszt tego bawienia i tego, że oglądają cię miliony, jest. Rozumiesz, to nie jest tak, prawda? No, bywa, że ciebie coś po prostu dotyka, że nagle masz wrażenie, że ja wtedy będąc takim tak zwanym trybunem trochę i tym takim, kto nagle, wiesz, dźwiga, wiesz, sławę plus trochę, wiesz, politykę, sytuację, to, co się dzieje po prostu w Polsce, analizuje, wiesz, też czułem, że jest jakieś oczekiwanie wobec mnie, czasami nadmierne, wiesz, o co chodzi, że ja, nie wiem, przykuję jakiś balon, no tak jak, widzisz, on pisze. No tak. Ja oczywiście, jest coś takiego, że mam takie chwile, myślę sobie, kurczę, że może by kiedyś wrócić, z drugiej strony myślę sobie, wiesz, czy jest sens wracania do tej samej rzeki? Cieszą mnie, wiesz, trochę jakby inne rzeczy. Oczywiście wiadomo, że zawsze jest zapotrzebowanie na taki show, ale to też, wiesz, mam wrażenie, że muszą się spotkać parę rzeczy. Jakiś rodzaj, wiesz, twojej gotowości, twojego, pewnie też trochę wieku, na ile, nie wiem, że ja może trochę po prostu lubię rzeczy bardziej kameralne, wiesz, trochę. Trochę tego, wiesz, producenta Rinkiego Rojensa, czyli wspaniałej jakiejś takiej jego, wiesz, energii, ze żoną i z moją, wiesz, cudownych aktorów, którzy wcieli się w to. Natomiast powiem ci szczerze, że nawet jak sobie przypominam pewne rzeczy, które były w moim programie, co, on był 12 lat temu, to słowo daje, jakbym teraz je przełożył na tą dzisiejszą rzeczywistość, to nawet uwierz mi, że nagle sobie, wiesz, granica się przesunęła. Tak. Jesteśmy bardziej poprawni. Oczywiście, wiesz, też mnie się on nie wydawał aż taki mocny wtedy, ale ja nawet jak teraz sobie przypominam niektóre żarty, myślę sobie, Jezu, nie. No właśnie, czy byłeś poddawany naciskom ze strony polityków? Pamiętam, że no, na przykład była posłanka, Samobrona jeszcze wtedy istniała i no ty strasznie przedstawiałeś jedną posłankę, ona już zniknęła. Wiesz, Danutę Chojarską. Danutę Chojarską z włosami na klacie. Wiesz co, ale to ci powiem, że, wiesz co, to akurat ci powiem, że akurat ten Grebs, ona oczywiście świetnie była grana przez aktorkę i przez Aldonę, zresztą rewelacyjnie, i w ogóle ta postać była świetnie napisana i świetnie odgrywana. Natomiast rzeczywiście akurat powiem ci na przykład, że jak przypominam sobie te włosy, to uważam, że to już było za dużo i się jeszcze z niej dymiło. I słowo daje, że nawet to nagrałem teraz ostatnio w swoim podcaście, że mam takie wrażenie po latach, że ja teraz bym tego tak nie zrobił, wiesz. To jest jasne. Natomiast no wiesz, taki był czas też, może takiego potrzeby. Ja też pamiętam, że te oczekiwania to było niewiarygodne, wiesz, bo ja pamiętam jak dziś, że ja zresztą moją zasadą było taką, żeby naprawdę drzeć łacha ze wszystkich, wiesz, czyli na przykład drzeć łacha też ze swoich wyborów, czyli na przykład jak, nie wiem, załóżmy, głosowałem na jakąś partię, z nich też drę łacha, że bliżej im do mnie, ale na nich zagłosowałem, ale też powinniśmy się z nich śmiać, że powinniśmy być bardzo... No obiektywnie, no wiadomo jakie są nasze wybory i każdy jakby po prostu nie widzi, no prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, pewnie wyborcą jakiej partii i pewnie, prawda, jestem. Ale niezależnie od tego, że nawet ktoś to wie i podejrzewa, to jednak staraliśmy się być obiektywni, czyli robić o wszystkich Grebs. Pamiętam, wiesz, jak zaczął się nasz program i na przykład kończyły się władze SLD, to mówili, nie kopie się leżącego. Potem, wiesz, potem dalej po prostu Platforma, to pamiętam też takich ludzi, którzy mówili, że, bo potem PiS, potem Platforma, potem mówili, słuchaj, że... To też było ciekawe. Zrobiłem na przykład parodię, pamiętasz, Bronisława Komorowskiego, tak. Co świetnie robi Michał Zieliński. Kiedy pytają mnie? Nie, tak, no i wiemy tego ruchu. Kiedy pytają mnie? Wiesz, i ja pamiętam, jak ludzie no, mówili do mnie, słuchaj, ale przepraszam bardzo, no, ale śmiejesz się z Bronisława Komorowskiego, ale to powiedzmy tam jakiś nasz prezydent. Ja mówię, no ale momencik, słuchaj, ludzie, no to nie przeszkadzało, jak śmiałem się z poprzedniego. To momencik, no psu, drzemy łacha. Ktoś jest charakterystyczny, no to po prostu nawet z moich wyborów. Ja zresztą za każdym razem uważam, że nawet jeżeli na kogoś mam prawo się z niego drzeć łacha, czy nie mogę się śmiać z Tuska na białym koniu, prawda? I z jego, bo cholera, no na tym polega jest, praca komika. A się zmieniły czasy. Są wtedy, okopy, są ta, dwa okopy, bracie, dwa okopy i... Ale jak tak. Się po jednej stronie coś zrobisz, jakiś gest, coś, to już dla tamtych nie istniejesz. I odwrotnie. Wtedy jakoś więcej luzu też mieli politycy z wrogich sobie opcji. To znaczy nawet, nie wiem, czy można było wtedy powiedzieć wrogich. No, jakoś... Ale słuchaj, przychodził na przykład poseł PiS Poncyliusz, przyszedł do kabaretu. Przychodziła poseł Senyszyn na przykład, wiesz. Przychodzili normalnie i dawali drzeć łaka siebie. Pamiętam twoją Jan Rokita przyszedł do programu, gdzie robiliśmy, wiesz, chwilę potem parodię jego małżonki Nelly Rokity. Ja byłem przerażony. On tutaj, wiesz, ja z nim rozmawiam, a tam za chwilę już widzę, że ja myślę sobie, nie, ludzie, to jest w ogóle nie do przejścia. Więc
Wiesz co, słuchaj, na pytanie, kurczę, trzeba byłoby spytać, może zrobić jakąś ankietę, wiesz, można by z tym wrócić, tylko wiesz, jak to jest, no, czas minął, trochę tam wszyscy, wiesz, jakieś kwasy były, ktoś tam oczy. Pamiętam tutaj... twoją opowieść, że Jacek Kurski załatwiał ci braci Kaczyńskich do programu. Wiesz co, może, wiesz, moim marzeniem było zaproszenie, wiesz co, Marii Kaczyńskiej, nawet byliśmy, pani prezydentowej, nawet były rozmowy wtedy, jakoś, ja wiem, że ona wyraziła chęć, nawet mam jej list, wiesz, którym tam do nas napisała list, wyraziła chęć, że może przyjdzie do programu, wiesz, uważam, że wiesz, byłby to niesamowity program, wiesz, ale też, słuchaj, wiesz co, to jest tak, że wszystko jakby w swoim czasie, wiesz, ten program miał tak mocną energię, że trochę jest coś takiego, że jak, wiesz, taka ćma trochę do świecy, że on musi błysnąć. Praca była niesamowita, wiesz, ja robiłem tego Ąckiego, latałem, wiesz, to jest śmieszne, tak. Bo wiesz, byłem, będąc, właśnie moja żona ostatnio powiedziała, że zaczyna być podobny do Ąckiego, cholera, naprawdę, bo on miał takie włosy do tyłu, tak. Włosy, akurat zęby mam jeszcze, ale on miał jeszcze takie złote, tak. Zęby, które nazywane były złotymi tarasami i nawet wiem, że złote tarasy były złe, że nazywałem się zęby Ąckiego, złote tarasy, uważasz, kogo... i że wiesz, że nie można, że to jest, tak. Wiesz, taka trochę jakby dyshonor dla ten, ale ja pamiętam sobie, będąc tym Ąckim, to jest niewiarygodne, wiesz, robiąc wkręty, bo to były takie trochę pranki, wiesz, my wpadaliśmy, tak. Wiesz, na kongres Palikota, próbowaliśmy wejść do Sejmu i zawsze, słuchaj, za każdym razem to jest po prostu nieprawdopodobne, że ja, przebrany za tego Ąckiego, gdzieś tam tarzałem się po jakimś chodniku, coś robiliśmy w centrum i zawsze wtedy spotykałem rodzinę mojej żony. To jest coś niewiarygodnego, wiesz, że ja tam gdzieś, wiesz, się tarzam, robię coś, albo pamiętam, jak odgrywałem słabnącą złotówkę. Cholera, wtedy też słabła złotówka. Ciągle ona słabnie, to jest niewiarygodne. Grałem słabnącą złotówkę. Byłem przebrany za złotówkę. Tu miałem złotówkę, tu miałem, wiesz, jedynkę i słabłem to jako ta złotówka i chodziłem po mieście i słabłem. I leżałem na ziemi. Było mi słabo, wiesz, gorąco, słabo, słabo. I sobie zawsze spotykałem, jak w takich jakichś upadlających momentach spotykałem rodzinę mojej żony, wiesz. I pamiętam, że leżę na pasach, jako ta złotówka, przychodzi ciocia mojej żony i mówi: Szymon, co ty robisz? Nie, ciociu, nagrywam program, a tam jest daleko gdzieś kamera, wiesz.